kilka mniejszych. Witam wszystkich. Zakończamy dzisiejszy dzień. Pierwsza tura Mistrzostw Okręgu Szczecińskiego, FIDER, Odra Kamienie. No i teraz porównamy sobie te wyniki nieszczęsne. Mamy sektor A. W sektorze A, proszę zobaczyć, najwyżej 2860 miał Szpot Paweł. Drugie miejsce Szemra Jakub, 2570. Jaworski Marek z Big Fisha, 2410. Z Lipienia Gory Interesa, 2155. Czwarte miejsce, piąte znowu Lipień, Gryckiewicz, Zbigniew. I to był ten nieszczęsny sektor A. Przechodzimy do sektora B. No i tutaj, tak jak było wcześniej relacji, Andrzej Lubasiewicz, 8920. No, widać, że to... No nie miał dzisiaj rywali, wygrał. Drugie miejsce, Michał Sarba, 6850. Marek Wysokiński ma 4995, to już trzecie miejsce, 4120. Rakowski Rafał, czwarte, piąte miejsce, Rysiu Ornat, taki ten z trzeciej relacji, lubiany przez was, prezes koła Lipień. No ale mimo wszystko ładnie zrobił, wyniczek 3940. No, czekamy na jutro. Jeżeli tu chodzi o resztę, proszę, wyświetlam. Jest ok. Jeszcze raz przejdźmy do sektora A. Takie wyniki. Także, no nie ma czego się obawiać. Podejrzewam, że dobrzy zawodnicy z Polski powinny tą magiczną dziesiątkę przebić. No bo jest, naprawdę, jest. Tylko, że tutaj w tych sektorach wcześniejszych, na głębszej wodzie. Nie tam przy wyspie. No ale każdy się odnajdzie, bo w piątek będzie trening, także na treningu już sobie zawodnicy powinni tą wodę przyswoić. Będziemy prowadzić relacje w przyszłym tygodniu. A, jutro jeszcze zapraszam na zakończenie, to już będzie druga tura tych mistrzostw. I podsumowanie, podamy, kto został mistrzem. No, jak widać po dzisiejszych wynikach, no jest tutaj kilku kandydatów. No i Michał Sarba, tak, ten z góry, tam ze z tego zdjęcia. No dalej, lata mijają, a Michał ciągle w czapie, no. No i Andrzej. Jeszcze porozmawiamy może z sędzią na koniec. Jest sędzia zawodów. O, teraz sobie usiądziemy. Krzysztof Murawski. O, jest. Czekaj. Krzysztof, czekamy na podsumowanie z twojej strony jako sędzia. Czy były jakieś protesty, czy jak to odbyły się te zawody, czy tylko gładko przeszło wyniki? Zawody przyszły gładko, wyniki są dosyć ładne, dosyć ciekawe. No wiadomo, tutaj kolega Lubasiewicz nie miał już konkurencji praktycznie żadnej. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej po pierwszej turze, 8920 punktów, także bezapelacyjnie. Drugie koło, Amur Płotysz, pod Paweł, 2860, czyli z sektora A, też pierwsze miejsce. Natomiast dalej mamy Sarba Michał, sektor B, miejsce trzecie, 6850, czyli no to tak jak było do przewidzenia, sektor B był bardziej rybny niż sektor A. Jutro o której zaczynamy? Jutro zaczynamy, chcielibyśmy zacząć troszeczkę wcześniej. Zbiórka na godzinę 7, krótka odprawa, szybka, losowanie i na stanowiska. No i myślę, że się uda troszeczkę przyspieszyć, więc... Łowimy jutro też 5 godzin, tak? Tak, jutro też 5 godzin. No, już podczas tego, jak się ustaliło raz zasady, zasad się nie zmienia. Ustaliliśmy 5 godzin, więc zabawimy 5 godzin również w drugiej turze.
No, po drugiej turze wiadomo, podliczymy wszystkie wyniki, podliczymy wszystkie, całą klasyfikację, wręczymy nagrody i puchary. Okej, to do jutra, dzięki, na dzisiaj kończymy. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani tymi mistrzostwami, na jutrzejszą relację. Do zobaczenia.